Cześć. Cześć, witajcie. Już jesteśmy w Łodzi. Zresztą widać po kolorze tego, co tam jest za oknem. No tak. I po tym, że pada. Chociaż też pada. Ja bym, słuchaj, proponował, żebyśmy powiedzieli ze dwa słowa o tym, o czym zapomnieliśmy w podsumowaniu Barcelony. Dlatego, że no nie wspomnieliśmy wszystkich. Tak, nawet. Przepraszamy, ale wiecie, to jest tak, że jak się coś robi na gorąco, szczególnie jak już się trochę takim zmęczonym jest po tych targach, to coś tam umyka. No i nam umknęło w parę rzeczy. No i to nic małego tak naprawdę, bo nam na przykład umknęło Wiko, które pokazało 8 nowych smartfonów. Przepraszamy tak bardzo. Wiko. Francuska firma. Bywalcy Carrefoura pewnie znają ją trochę lepiej, bo tam czasem się zdarzają takie stoiska nawet dedykowane Wiko. Wiko jest z Francji, no i pokazało telefony, no oczywiście z tym, co modne, czyli z noczem i z długimi ekranami 18:9. Tak, View 2 i View 2 Pro bodajże, tak, jeżeli mówimy o tych najdroższych i tych z noczem. Tak, natomiast model View, jeden z tych, o których wspominamy, jest już dostępny w Playu. Play tam oczywiście oferuje go z abonamentami, to sobie musicie policzyć, czy wam się opłaca, czy nie, ale tak luzem, jakbyście chcieli, to 6,99 jest jego cena. Z tym, że View, powiedzmy, to jest bez nocza, jest to bez nocza, jest długi wyświetlaczem, jak najbardziej, jest 18:9, natomiast bez nocza. Te smartfony z noczem, o których mówiliśmy, czyli View 2 i View 2 Pro, to są całkiem sympatyczne smartfony ze średniej półki. Tam są dwa Snapdragony, jeden jest 430, 425, sprawdźcie specyfikacji. Tak, dokładnie. 2-3 giga RAM-u, 3264 flesza, jeżeli dobrze pamiętam. Także nie jest to totalny high-end, natomiast są to telefony, są które po ładnie wyglądają, są bardzo fajne, estetyczne. Tak. Dobrze się trzyma w ręce, bo się nimi bawiliśmy. No i wiecie, dziękujemy polskiemu oddziałowi. Dużo kolorów jest do wyboru, takich dosyć ciekawych, fajnych, niespotykanych. Mieliśmy okazję w Barcelonie obejrzeć się na spokojnie, dlatego że było nasze polskie przedstawicielstwo, nasz polski PR. Serdecznie pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiamy. Pokazali nam każdy z tych smartfonów właściwie, o każdym z nich coś, czegoś się mogliśmy dowiedzieć. Zresztą Adam pisał jest materiał, także zachęcamy, możecie sobie spokojnie przeczytać u nas na stronie, macie podlinkowany w opisie filmu. Smartfony są sympatyczne, jeżeli nie zamierzacie kupować flagowców. Wiko jest jedną z tych marek, którymi warto się zainteresować. U nas nie będzie wszystkich 8 tak sprzedaży w takim rzucie, bo wszyscy byśmy się pogubili. Będzie ich troszeczkę mniej, chyba. Będą sukcesywnie wchodziły do sprzedaży i operatorskiej na wolny rynek. 4, o ile ja dobrze pamiętam. Też mi się zdaje, że 4. Druga rzecz, o której właściwie niewiele powiedzieliśmy, bo co prawda gadaliśmy o Nokii, ale gadaliśmy głównie o Sirocco i o Bananie, to jest Nokia 7 Plus, która jest troszeczkę inna, to jest, możemy mówić o tym, że to jest nowsza, odnowiona, ulepszona wersja 7, ale tak naprawdę to jest jednak troszeczkę inny smartfon. Ma lepszą specyfikację, to prawda, ma i większy wyświetlacz, i jest to wyświetlacz już w tej fajnej rozdzielczości, to jest Full HD+. Ma więcej pamięci rzeczywiście i lepszy procesor. I z tego, co przynajmniej piszecie w komentarzach, wydaje wam się ten model najatrakcyjniejszym z tego, co Nokia pokazała w Barcelonie. I właściwie wypada nam się chyba zgodzić, co? Znaczy się... No Sirocco jest straszliwie drogie. Sirocco właśnie, jest fajne, cena, tak? Drogie. Jest atrakcyjny, Banan z kolei, bez patrzenia na cenę. No. Banan z kolei to jest fajna pierdółka reklamowa, ale to nie jest smartfon. Więc o Bananie w ogóle zapomnijmy, bo... No to jest telefon promocyjny. Jedynka, a nie... z kolei jest smartfonem entry level, który no jest dobry dla młodzieży na przykład, dla tych, którzy mają pierwszego smartfona. Ja na przykład powiem wam szczerze, byłem strasznie nastawiony negatywnie do tej jedynki, ale spędziłem z nią chwilę czasu, potrzymałem w ręku, kurczę, za te pieniądze to okej, nie, to ten telefon jest naprawdę okej, przy swojej cenie oczywiście, mówimy tu o telefonach najtańszych, tak, pamiętajcie. Nie można porównywać telefonów 1:1 z różnych półek cenowych, bo to kompletnie nie ma sensu. No mówię, to jest fajnie, bo mamy i Snapdragona 660 w porównaniu z 7, gdzie był 630 i jest właśnie ten fajniejszy wyświetlacz. Przepraszam, pamięć jest chyba identyczna rzeczywiście. A wiesz co, mało ja tego 7, się nie przygotowałem, nie mam tego. Zdaje mi się, że pamięć jest identyczna, natomiast 7 ma jedną dodatkową jeszcze wersję, 7 Plus jej jeszcze nie ma, ale prawdopodobnie się pojawi. Taka, gdzie będzie troszeczkę więcej RAM-u, zobaczymy, bo na razie oficjalnie nic na ten temat nie wiemy.
Są również takie rzeczy, których myśmy w Barcelonie nie zobaczyli, dlatego że było je zobaczyć albo bardzo trudno, albo robiliśmy w tym czasie coś innego równie ważnego. No, nie da się być w kilku miejscach jednocześnie, mam nadzieję, że to rozumiecie. No. Słuchajcie, na targach tego typu, szczególnie właśnie Barcelona, polega na tym, że poza zwykłymi stoiskami są jeszcze stoiska, które są przeznaczone do zupełnie innych celów. Tam dziennikarze raczej nie są zapraszani. Tam są zapraszani przedstawiciele operatorów, sprzedawców, ci, którzy, z którymi dobija się interesów. Tych interesów w Barcelonie dobija się sporo i one zazwyczaj nie wychodzą na światło dzienne, dlatego, jak już wspomniałem, dziennikarze nie mają do tego dostępu. Czasem wychodzą, wyszły. Czasem wychodzą. W Barcelonie mieliśmy do czynienia co najmniej z jednym takim wydarzeniem, które odbywało się właściwie wyłącznie w zaciszu gabinetów takich pokazowych. I mówię tutaj o LG i smartfonie G7. No. Tutaj raczej żaden z dziennikarzy nie mógł wejść, nie mógł zobaczyć tego smartfonu. Możemy Wam troszeczkę o nim powiedzieć, bo no troszkę wiemy, tak? Coś tam wyciekło jednak. Wiemy, że na pewno będzie konfiguracja pamięci, przynajmniej jednej wersji, 4 GB pamięci RAM, 64 GB pamięci flash. Wiemy, a przede wszystkim może wiemy, że będą dwie wersje, bo tak. Będzie wersja 7, będzie wersja 7 z plusem i czyli będą się właściwie różniły tak wyłącznie pamięcią. Tak jak było tym razem, tak? Także to nie jest nic dziwnego. No tej i słabszej 464... Najważniejszego tej... nie powiedziałeś. To? Notch będzie. Wcięcie tak, w ekranie tak. Będzie, prawie jak iPhone, hurra. Ja się cieszę. W siódemce ma być 464, tak jak wspomniałem, natomiast 7 plus ma być 6128, jeżeli chodzi o pamięć. Będzie na pewno Snapdragon 845, to jest pewne jak amen w pacierzu, to jest ten smartfon, który musi się znaleźć w nowych flagowcach, a G7 jakby z natury jest nowym flagowcem, czy będzie nowym flagowcem LG. Prawdopodobnie będzie wyświetlacz OLED. LG raczej nie zejdzie do innej technologii niżej. Tutaj są zdania co prawda podzielone, ale prawdopodobnie będziemy mieli jednak do czynienia z wyświetlaczem OLED. On będzie ze względu na notcha w tej dziwnej takiej, jeszcze dziwniejszy niż 18:9, no będzie tam ta rozdzielczość. 19,5:9. No tak, i rozdzielczość też tam jest. Raz, że przypomnimy, że to wcięcie w ekranie, to właśnie się nazywa notch od góry, to gdzie jest miejsce na słuchawkę i to gdzie jest miejsce na czujniki i aparat fotograficzny. I będzie miał właśnie te dziwne proporcje, 19,5:9. Co jeszcze o nim wiemy? Dwa aparaty fotograficzne po 16 megapikseli mają być, jeden co najmniej z jasnym obiektywem 1,6. I wyświetlacz, rozdzielczość będzie miał również no właśnie dziwną. Pokręcona jest. Bo to jest 1440x3120 pikseli. Tak. Tyle wiemy o G7, z tym, że słuchajcie, to jest nieoficjalne, jeszcze tak? Musicie pamiętać o jednej rzeczy. To, co się tam pokazuje i to, co jakby czym się zachęca ewentualnie kupujących czy operatorów do tego, żeby zainwestowali, to są jednak egzemplarze przedsprzedażowe. Bardzo możliwe, że po takich rozmowach dokładnie. Na przykład coś się może zmienić. Ktoś coś zasugeruje. Dokładnie, no. bo ceny na przykład, bo nie ta konfiguracja, pamięć bo coś innego w tej chwili się sprzedaje. W związku z tym pamiętajcie, że to jest tak naprawdę specyfikacja nie tej G7, która trafi do sklepów finalnie, znaczy nie musi być to specyfikacja tej G7, może to być specyfikacja wersji przedsprzedażowej. A poza G7 jeszcze LG próbowało również pokazywać i również po cichu, mówimy i nieoficjalnie, jeszcze co najmniej w dwa smartfony. Jeden to jest kontynuacja linii Q, to jest Q7, a drugi to jest kontynuacja z kolei linii V, czyli V35, dokładnie. No. I pokazali jeszcze dwa zegarki, nas to mniej interesuje. Generalnie należy ich wyglądać. Tak? Smartwatche w wersji Style i smartwatch w wersji Sport, jeżeli dobrze pamiętam. Ale prawdopodobnie to będzie jedno urządzenie, tylko w dwóch jakby w dwóch wydaniach, w dwóch wariantach. Możliwe, że różniące się na przykład, nie wiem, obecnością GPS-u. Tak, albo jeden będzie miał na przykład odporności podwyższone, nie? Albo ze względu na sport, znaczy, żeby można było po deszczu biegać. To akurat tak myślę, że jeżeli w jednym podwyższym, to i w drugim też będzie. No ale zobaczymy, nie wybiegajmy w przyszłość, bo... Okay. Bo to jest bez sensu. Nie? Była jedna rzecz, na którą się dziennikarze załapali z serwisów zachodnich, natomiast myśmy tego niestety w żaden sposób nie złapali, trzeba było się umówić wcześniej. Vivo to jest ta firma, którą pamiętacie na pewno z czytnika linii papilarnych w ekranie. Pamiętacie. Vivo na targach pokazało też po cichutku i w zaciszu niewielkich pokoików, ale pokazało
nową jakby propozycję smartfona. To nie jest smartfon, który na 100% wejdzie do sprzedaży, natomiast jest to rzeczywiście jakaś nowość, jest to gotowe co prawda już urządzenie, ale nie zapowiadane do sprzedaży, przynajmniej nie w tej chwili. Urządzenie nazywa się Vivo Apex. Apex. I charakteryzuje się tym, moi drodzy, że cała, ale to cała powierzchnia przednia, cały przedni panel smartfona jest wypełniony przez wyświetlacz. Nie ma tam, naprawdę bezramkowy. Nie ma tam ani notcha, czyli tego górnego wcięcia, nie ma tam dodatkowych ramek, nie ma przedniego aparatu umieszczonego na przednim panelu, nie ma głośnika ani mikrofonu. No jest przewodnictwo kostne pewnie, nie? To znaczy, ja nie wiem, czy jest przewodnictwo kostne, dlatego że Vivo kombinowało z tymi kanałami. Tak? A, no tak. W związku z tym, co prawda... Cholera wie, co tam zastosowali. Ale no od początku, powiedz o aparacie od początku. Po pierwsze, skoro jest calutki przedni panel wypełniony przez wyświetlacz, trzeba gdzieś zmieścić aparat do selfie, no bo jest niezbędny po prostu w tej chwili na rynku, inaczej się smartfony nie sprzedają. Mnie akurat niepotrzebne. I ten aparat, moi drodzy, mieści się w obudowie, jest wysuwany. On się wysuwa z górnej części obudowy. Wysuwa się taki niewielki... Wyjeżdża po prostu. Kwadracik. Tak. Można zrobić zdjęcie. On jest cieniutki, w związku z tym jakość zdjęć może pozostawiać nieco do życzenia, ale do selfie się prawdopodobnie nada. Zobaczymy, wiesz, no to, że wymiary nie determinują jakby jakości zdjęć. Wysuwany i wsuwany jest automatycznie. Czyli nie robimy tego ręką, tylko rzeczywiście są silniczki, które wsuwają go i wysuwają. Ludzie będą to psuć. Będzie się psuło nagminnie, to na pewno. Tak by nie mogli. Jeżeli chodzi teraz o głośniczek i mikrofon. Głośniczek, to co przytykacie do ucha, jest umieszczony gdzieś w górnej części telefonu i dźwięk ma się przenosić przez wibrację. Ci, którzy smartfon wzięli do ręki i którzy przez niego rozmawiali, twierdzą, że to działa. Tam nie ma żadnej dziurki, nie ma żadnego grilla, po prostu działa. Mikrofon, z mikrofonem dolnym jakby nie ma problemu, dlatego że w wielu smartfonach jest stosowane to rozwiązanie, jest na samym dole. Na górze z kolei jeszcze, poza tym, mieści się czujnik światła. Natomiast jeżeli chodzi o czujnik zbliżeniowy, to jest dosyć ciekawa sprawa, ponieważ jest podobno umieszczony w wyświetlaczu. Jest to do prawda? Czyli no. gdzieś tam, to znaczy dla mnie to jest rozwiązanie dziwne i dosyć niespotykane, znaczy, dlatego że nie wiem, jak to jest zrobione technologicznie. No są wyświetlacze, które rozpoznają dotyk, gdy zbliżamy palec, a nie musimy dotknąć fizycznie szybki. I może tu jest takie po prostu rozwiązanie odpowiednio oprogramowane, tak, wyczuwające ileś tam tych punktów dotyku w jakiejś konkretnej pewnej odległości i już. To znaczy, nie jest... To nie chodzi o dotyk, nie chodzi o ten zbliżenie. No tak, ale no to zdjęć. Na tej zasadzie... wiesz. Nie, no daje się to zrobić, jest to do zrobienia, jak to jest tym konkretnym rozwiązaniem. No tego nie wiemy, bo jest w tym telefonie również oczywiście czytnik linii papilarnych i też umieszczony w wyświetlaczu. Jest to dosyć zabawne, dlatego że można sobie zaznaczyć region, obszar, w którym będzie działał około 20%. To jest to, czego brakowało. A propos, jak już jesteśmy przy... Czekaj, no, bo to no, jeszcze a propos tego czytnika. Poza tym, że można sobie oczywiście jeden palec, można go ustawić tak, żeby na przykład dwa palce działały. O. Po dwóch stronach. W tym obszarze no, można dwoma palcami odblokowywać. To jest niegłupie dla tych, którzy mają coś do ukrycia. Tak, albo dla tych na przykład, którzy potrzebują odblokowywać telefon, nie wiem po co, z kimś innym, tak? Bo można dwa różne... No, w jakiejś korporacji, słuchajcie, tak, no nie głupie. Jakieś tajemnice, jakieś informacje, które się pokazują, rzeczywiście dwóch kierowników na przykład odblokowuje i coś, dzięki czemu temu dostają dostęp do czegoś, albo coś są w stanie uruchomić na przykład. Zgadza się. I przepraszam, jeszcze jedna rzecz, poza tym, że jest Apex, znaczy był Apex w Barcelonie, to jeszcze w tym tygodniu chyba się pojawiła informacja, że na kolejnego Vivo mamy szansę, on się ma X21 nazywać, X20 to było to z czytnikiem odcisków, natomiast no, też będzie czytnik w ekranie. Tak, no, to ma być jakieś podobne. No ja chciałem wtrącić, wiesz co, akurat... akurat na temat tego czytnika ekranowego, bo no zupełnie taka krótka tylko informacja, trafił się dzisiaj news, że no Samsung też miał dać takie czytniki, już miały być w S9, no ale nie ma i w Note 9 też ich nie będzie, tak przynajmniej twierdzą tak. Analitycy z KG Research. Nie będzie, a to dlatego, że po prostu to nadal nie działa w sposób zadowalający, a pamiętajmy, że to nie wystarczy, żeby działało w ogóle, ale u Samsunga, szczególnie we flagowcu, no musi to działać perfekcyjnie, bo to by był strzał w stopę. Samsung, gdyby wypuścił flagowiec z funkcją, która nie do końca dobrze działa,
no nie wyglądałoby to dobrze i pewnie dlatego wstrzymują. No tutaj analitycy specjalnie no nie podają, dlaczego wstrzymano, dlaczego nie będzie, dlaczego w Note 9 będzie tradycyjny czytnik. No ale coś musi być na rzeczy, że jeszcze ta technologia no wymaga dopracowania. Możliwe że też, że Samsung czeka na ruchy konkurencji, może czekają ile firm w to wejdzie, no bo nie ukrywajmy, to będzie droższe rozwiązanie. Tak, na pewno, czytnik, na pewno. Więc... No i obawiam się, że również chronione tyloma patentami, no, trzeba będzie po prostu... No, Samsung nas spokojnie się przygląda, w każdym razie w Note nie będzie, o może tak, i zostawmy. Ten to. Vivo jest, jeżeli pamiętam, z firmy Synaptics, prawda? Tak, Vivo ma od Synapticsa czytnik. Od Synapticsa. Ja powiem szczerze, że jestem zwolennikiem tego rozwiązania, znaczy mnie się Notch aż tak bardzo nie podoba, co prawda w nowych Asusach jest bardzo fajny, ale tutaj tak w ogóle Notch jako rozwiązanie nie jest fajne, dlatego że jest to dodatkowy jak przeszkoda w użytkowaniu wyświetlacza dla mnie. O ile, znaczy ja nie potrzebuję rzeczywiście aparaciku do selfie, ja bym nie musiał mieć tego przedniego aparatu, dlatego no, byłbym za tym, żeby wypuszczano również takie bez aparatu przedniego, jeżeli by się to nie daje zrobić. Także troszeczkę mi szkoda. Natomiast jedna rzecz jeszcze, którą wspomnę, żeby nie gadać za dużo, dlatego że nie mamy specyfikacji w systemie, że ten Vivo będzie miał po pierwsze 6-calowy wyświetlacz, po drugie wyświetlacz pracujący w rozdzielczości Full HD+. A to już ostatnia rzecz, którą na jego temat właściwie wiadomo w tej chwili. Także to tak. No i to jest tylko koncept nadal, tak? Działający, ale pamiętajcie, że to jest... Ale to są wszystko koncepty. No, z konkretów, no cóż, nie ma w tym tygodniu dużo konkretów. OnePlus 6 się pokazał w benchmarku, w Antutu. Wykręcił bardzo fajny wynik, 276 150 coś tam. W zasadzie no co, wiadomo, że będzie miał prawdopodobnie szklane plecki, oczywiście wydłużany ekran, konfiguracja 8 plus 128 pamięci albo 8 plus 256, no tutaj wielkiej rewolucji nie będzie. No i oczywiście Snapdragon 845. No to nie może źle działać, więc wynik taki jaki jest, ale no pytanie, czy to się rzeczywiście potwierdzi, bo to są wszystko przecieki, przecieczki, ploteczki. No ja w to Antutu też tak nie do końca wierzę, powiem wam szczerze. No, jest jakiś tam wynik, ale... My sami wiemy, przeprowadzamy testy, no dokładnie, wiemy, się mogą różnić. Są naprawdę bardzo różne. Się mogą różnić, no ale... I to nawet przeprowadzone przy restartach telefonu. I tym samym telefonem w tych samych warunkach. Dokładnie, dokładnie. Tak informacyjnie jeszcze wspomnę, że się w Polsce pokazał Zenfone Max Plus M1, taki przypisek ma, ale u nas on będzie po prostu się nazywał Max Plus. Niedrogi telefon, słuchajcie... A ja do tego dodałem jeszcze Maxa bez plusa, bo jest M1 taki, który jest bez plusa, znajdziecie w katalogu. No tak, ale u nas jest ten z plusem, więc tak się trzymajmy. Niedrogi telefon z dość dużym akumulatorem, ponad 4000 mAh z opcją powerbanku. Fajna, zgrabna obudowa, ekran 5,7 Full HD+, czyli rozciągnięty. Niestety na Mediateku z dość standardowym zestawem pamięci, no ale to będzie tani telefon. No, możecie sobie go wypatrywać, bo po prostu dostaliśmy komunikat, że wszedł do sprzedaży, no i w zasadzie... A, to do sprzedaży również niedługo wchodzą, do przedsprzedaży właściwie Xperia, tak. XZ2. Nie znamy nadal jeszcze niestety polskiej ceny. Ceny ona będzie podana. Przypominam, że 800 euro ma kosztować na rynku europejskim. W przeliczeniu to jest 3350 zł. Mamy nadzieję, że będzie troszeczkę taniej. Że będzie taniej. A skoro już o premierach polskich, no to jeszcze LG G7 w nowym kolorze. I niektóre w nowej cenie, tu są trochę sprzeczne informacje, które wersje czekaj, w cenie. Jeszcze raz. G7. G6, Boże. Chcielibyśmy, żeby G7 widzicie, to się... dlatego, że mówimy o... To się nazywa siła sugestii. Wcześniej gadaliśmy o 7, no macie, no. Ja z kolei przyjąłem, że mówisz G6, no logicznie, ale... No tak, no. Gdzieś zadziałało z opóźnieniem. Anyway, flagowy LG w nowym kolorze jest dostępny w Polsce. Obecny w sprzedaży w tej chwili. Ten flagowy, który mamy w tej chwili. Tak, i w dobrej cenie. W dobrej cenie, widzisz, ja już wybiegam 7. A wiecie dlaczego? Bo 2017 rok był, nie? Tak no 2017. Kurczę, teraz powinna być 8. Powiemy wam jeszcze, że obejrzeliśmy rendery w nowych Huawei P20. Właśnie. Wiemy, że mają być 3, czyli ma być wersja Lite, ma być wersja podstawowa i ma być wersja taka z plusem Pro.
Wiemy, że tylko ta najwyższa wersja będzie miała trzy aparaty fotograficzne. Dwa umieszczone w jednym module i jeden pojedynczy. Co no prawda zobaczymy, co odwalą, nie? Jedyne, co wiemy w tej chwili, to znamy dane mniej więcej obiektywów. Wiemy, że w tych dwóch droższych wersjach z kolei na pewno będą obiektywy Leica. Wiemy, że... W lecie też może być, tylko nie podpisany. Tak, tylko że nie podpisany, bo to jest kwestia różnych rzeczy formalnych związanych z umieszczeniem. No to po prostu pewnie kosztuje, no i tyle. Natomiast fajną informacją jest to, że w tym najlepszym będzie na pewno jeden obiektyw ze światłością 1.6, tak? I w drugi 2.4, taki, czyli który będzie... chyba szerokokątny coś. I trzeci być może szerokokątny. Cholera wie, jaką oni dadzą konfigurację. Ciężko zgadywać, bo w sumie przecieków takich... To jest pierwszy raz, kiedy ktoś dokłada w takiej konfiguracji trzy aparaty do smartfona, w związku z tym nie będziemy zgadywali, dowiemy się na premierze. Dokładnie. No, jeszcze nie powiedziałem, że wszystkie trzy są bardzo podobne do iPhone'a. Znowu ta sama, powiedzmy, maniera stylistyczna, co powiem szczerze, mnie trochę nudzi, bo nie potępiam tego, ale nudne to się robi. Znaczy, no mają notcha, no w związku z tym. Jest jedna rzecz, która mnie z kolei irytuje, bo notch stanie się standardem, bo po prostu przynajmniej na jakiś czas. No to jest taka sezonowa moda. Kurczę, no ekrany, ledwo co się te ekrany 18:9 zrobiły standardem, że w zasadzie wszyscy muszą je mieć, to teraz wszyscy muszą mieć notcha. Zobaczysz, że dojdziemy do etapu, kiedy będzie ten notch w tych najtańszych telefonach malowany farbką na szybce, żeby tylko był. No. Niskiej rozdzielczości ekrany będą wycinane, żeby go umieścić. Jest jedna rzecz, która mi się nie podoba w nowych P20, dlatego że jestem przyzwyczajony jednak, przynajmniej w dwóch z nich, bo trzecia ma akurat standardowo, ale dwie z nich mają czytnik linii papilarnych z przodu, niestety. Ja nie lubię tego rozwiązania. Jeden model ma tylko z tyłu i to chyba Light ma z tyłu. W tej chwili nie jestem pewien, ale też zajrzycie do newsa. Są rendery, także łatwo sobie obejrzeć. To jest mniej fajne. Jest, ja nie mam zdania na temat czytnika, kurczę, byleby działał. Akurat u Huawei działa dobrze zazwyczaj, więc bez obaw, no będzie dobrze działać, a... No, wiecie, też musieli wypróbować, wziąć telefon do ręki, zobaczyć, który jest dla Was wygodniejszy. No, pamiętajcie, że jak jest czytnik z tyłu, to w samochodzie, tak jak teraz mamy, to nic nie zrobicie. Zauważyłeś, że pojawiły się specyfikacje przeciekowe nowych E5? No, zauważyłem. E5 ma być dostępna w trzech wersjach, też od najsłabszej do najsilniejszej. Ta wersja podstawowa ma mieć wyświetlacz chyba około 5,5 cala. I wszystkie chyba mają rozdzielczość 720p, jeżeli dobrze tutaj patrzę. Raczej tak. Pozostałe wersje E5 Play ma mieć wyświetlacz 5,2 cala, E5 Plus, czyli największy full wypas, 5,8 cala. I przepraszam, 5,8 ma mieć Full HD Plus, z plusem. Bo te dwie słabsze są standardowe, natomiast... No to chyba jest dobre równe, bo plus ma Full HD plus. Już przy tym rozmiarze to już zaczynają być... HD plus, a nie Full HD plus, przepraszam. No, to mniejsze mają HD, duży ma Full. Jedna rzecz, która mi się w tym podoba, to są sympatyczne baterie, bo tutaj również pojawiają się informacje o tym, że ma być 4000 mAh. Nie no we dobrze. Wszystkich, co prawda, znowu wersjach, ale to jest dosyć fajna informacja. O, a propos dużej baterii, jeszcze mi się coś przypomniało. Nubia będzie. Będzie nowa Nubia N3 się nazywa. Co prawda na razie to tak tylko wiemy, że się pokazała gdzieś tam w Chinach. Jeszcze nie ma jej na stronie u producenta. U nas w katalogu też nie ma, prawda? Zgadza się? Nie, dodawałem, bo nie ma. No nie ma takich oficjalnych, ale ma mieć akumulator 5000 mAh, a w sumie będzie telefonem... powiedzmy standardowym, tam ekran 5,99 cala Full HD+, oparty telefon na Snapdragonie 625, 4+64, czyli taki standardzik, ale z dużą baterią. No i kwestia ceny i dostępności, no z Nubią może być różnie i tutaj no trochę bym ostrożny był jakby w ekscytowaniu się tym telefonem, od po prostu może proponuję odnotować, że taki jest i tyle. Z rzeczy jakby obok smartfonowych, nietypowych, Maxcom został kolejnym polskim dystrybutorem firmy Meizu. Znacie na pewno tę firmę. Nie jest jedynym dystrybutorem, dlatego że nadal dystrybutorem firmy Meizu jest firma Nelrodata, która była jako pierwsza oficjalnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, chciałem jeszcze o emoji wspomnieć Samsunga, bo nie gadaliśmy o nich. No jakie są. Adamowi nie warto...
nie bardzo wolno mówić, bo on tam podpisywał jakieś... Ale już mogę, już mogę, już zeszło. Słuchajcie, no są śmieszne, bo na przykład nie mogę się zrobić jako kobieta. Aplikacja się zamyka i już, widocznie mam taki pysk. Kolegi Jacek i inni koledzy z pracy wychodzą ze mnie kobiety, nie chcę, powiedział, że nie. I, słuchajcie, ja mogę się zrobić jako facet, a jako kobieta z tym, że jestem kompletnie do siebie niepodobny. No ja jestem, powiem wam tak, jak tak poćwiczyłem, to no kurczę, trochę jest podobieństwo. Jest tam jakieś cechy twarzy odczytane. Dobra, no nie jest to jakoś szczególnie mocno podobne, ale trochę jest, przynajmniej w moim przypadku, jeżeli chodzi o męską facjatę. Jest tam bardzo niska szczegółowość tego rozpoznawania, no najwyraźniej. Ma być emotka. I soft, no dobrze, ale soft jest po prostu według mnie niedopracowany, dlatego że nie wyłapuje tylu szczegółów z twarzy. Nie wiem, czy porządnej brody, czy porządnych wąsów, jak ja mam. Hej. Czy z długimi włosami ma na przykład problem, żeby dobrać... Ale on nie ma wyłapywać, on ma być. No, co mi po tym, że będę komuś moje emotki umieszczał, jak on nie rozpozna, czyje to są emotki, no? Powiesz mu i tyle. Aha. Mogę mu smileje umieszczać i mówić, o tutaj, zobacz, taki mam uśmieszek, wykapany ja. Niemniej, to jest oczywiście bardzo fajna zabawa, ale liczę na to, że żeby ta zabawa była jeszcze fajniejsza, ten soft zostanie jednak troszeczkę ulepszony. Może zostanie ulepszony, ale słuchajcie, to taki kwiatek do kożucha, że naprawdę. Ja w ogóle nawet nie... Ale to jest, mówi się o tym jako jedną z największych zalet nowych smartfonów Samsunga. Ale to jeżeli producent o tym mówi, znaczy, że ja też muszę o tym mówić i traktować. Nie, dla mnie zaletą jest to, że robi fajne zdjęcia ten telefon i tyle, no. Tak. W ogóle jest w porządku telefonem, no i już, a nie kurczę jakieś emotki, no dobrze, że jeszcze kupy z siebie nie można zrobić. Już kończymy. Narzekaliśmy, co prawda nie ma prasy, nie ma tygodniówki bez Samsunga, ale narzekaliśmy na Samsunga, to się nie liczy, tak? Tak, tak, także macie dowód, że wcale nas nie sponsorują. Miłego weekendu, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Ja podejrzewam, że ta Barcelona nas będzie ścigała jeszcze przez kolejne tygodniówki. Tak, jeszcze nieraz wrócimy do tematu, także spokojnie. Ale postaramy się was nie zanudzać po prostu. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, miłego weekendu. Hej, cześć.